Jestem trzeci raz już na jarmarku w Nikiszowcu. Zazwyczaj byłam zimą, teraz jestem latem. Bardzo mi się podoba, jest świetna atmosfera. Przede wszystkim dzięki ludziom, dzięki Ślązakom, bo są to ludzie wyjątkowi i są hojni, bardzo przyjazni wszystkim ludziom. Ja zawsze jak przyjeżdżam do Katowic, a jestem z Krakowa, zawsze się tu bardzo dobrze czuję. Jest co oglądać. No i cała przyjemność w tym spacerze tutaj. Czyli jakby ta atmosfera... Piękna jest, to jest piękna, taka typowo śląska atmosfera. Ja jestem dzisiaj pierwszy raz na odpuście, dzięki mojej koleżance, która mnie zachęciła, żeby tutaj przyjechać w dniu dzisiejszym. No, pięknie, bardzo ciekawie i taka atmosfera jest... typowo letnia i radosna, więc o to chodzi przecież w takim dniu najbardziej. Tak naprawdę mamy, zawsze co roku staramy się pewien procent wystawców jakby odświeżyć, mieć nowych, więc w tym roku również trochę wystawców, około 10-15%, to są ci, których wcześniej nie widzieliśmy na jarmarku. Na pewno w szczególności, jeśli chodzi o wystawców, dużo mamy rękodzieła spożywczego, my tak na to mówimy, bo często wystawcy, którzy mają różnego rodzaju artykuły spożywcze, dziwią się, że oni nie są traktowani jak rękodzieło i zaczynają nam tłumaczyć, że te rzeczy, które oni robią, to rzeczywiście jest dzieło ich rąk, ich hodowla, ich taki dzień codzienny, więc dużo takich rzeczywiście różnego rodzaju przetworów i rzeczy spożywczych. Natomiast rzeczywiście jarmark poprzez to miejsce, w którym się odbywa i jego popularność, no nie wymaga takich dodatkowych ekstra rzeczy. Ludzie przyjeżdżają tutaj na to, co mają na straganach. Mają też taką strefę relaksu, gdzie mogą się trochę zrelaksować z kwercilmanów, gdzie będzie trochę animacji dla dzieci, trochę koncertów. Ale wszystko to jest to, co u nas działa i to zawsze można tutaj spotkać. Co sezon albo co miesiąc, co tydzień przyroda przynosi nam jakieś nowe produkty, które trzeba przerobić, żeby nie zmarnować. No i w ten sposób powstała nasza mała przetwórnia. My mamy musy owocowe z różnych owoców, zazwyczaj, oczywiście wszystko jest bez konserwantów. W większości są słodzone, albo są całkowicie bez cukru, albo słodzone erytrytolem. Syropy też takie niepopularne, bo na przykład z pędów świerka i imbiru, z geranium i kwiatów hibiskusa. Oprócz tego, że mamy piękne szamoty, domki, które są symbolem takim rodzinnym, ciepła, tego piękna i anioły, to również mamy kwiaty. Mamy kwiaty, które są pełne emocji i szkolimy się dlatego, żeby w tych kwiatach przekazywać to, co najpiękniejsze.